Szanowny panie przewodniczący, szanowny panie marszałku, szanowni państwo. Vážený pane předsedo, vážený pane marszałku, dámy a pánové. Zakończyło się spotkanie przewodniczącego Senatu Parlamentu Republiki Czeskiej Milosza Wscycila z marszałkiem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej profesorem Tomaszem Grodzkim. Prawie skończyło jednání pana předsedy Senatu Českej Republiky, pana Miloše Vystrčila z marszałkiem Senatu Polskiej Republiki, panem Tomaszem Grodzkim. Pan przewodniczący i pan marszałek wygłoszą oświadczenia dla prasy. Pan předseda a pan marszałek będą mieć nyní projevy protisk. Uprzejmie proszę przewodniczącego Senatu Parlamentu Republiki Czeskiej, pana Milosza Wscycila, o zabranie głosu. Zdvořile pożądam pana předsedu Senatu Czeskiej Republiki, pana Miloše Vystrčila, aby se ujął slova. Vážené dámy, vážení pánové, vážený pane maršálku Tomáši Grodzky, já chci především poděkovat za sebe i za své kolegy senátory za pozvání do Polska, do polského senátu, s tím, že sděluji, že jsem to pozvání velmi rád přijal a že to je vlastně má druhá oficiální návštěva jako předsedy senátu parlamentu spřízněné a spřátelené země. Tou první zemí bylo Slovensko a tou druhou je Polská republika. To o samo o sobě říká, jaký význam klade český senát a já osobně přátelství s Českou republikou. Szanowny panie marszałku, panie i panowie, chciałbym podziękować w swoim imieniu i w imieniu senatorów za zaproszenie do Senatu Polskiego, które bardzo chętnie przyjąłem. Ta wizyta jest drugą oficjalną wizytą moją na funkcji przewodniczącego Senatu Czeskiego do przyjaznego kraju. Ta pierwsza była na Słowację i druga jest właśnie tutaj do Polski, co samo o sobie pokazuje, jak istotną rolę odgrywa dla nas Polska. Ta moja návštěva ma takowe dwa hlavní cíle. Tím prvním je, že společně s námi přijala i česká podnikatelská delegace v čele s prezidentem Svazu průmyslu a dopravy Jaroslavem Hanákem a budou tady probíhat jednání mezi polskými a českými podnikateli a věřím, že budou úspěšná. Moja vizita mojej delegací má dva cele. Pierwszym jest to, że razem z nami przyjechała również delegacja przedstawicieli przemysłu na czele z panem prezydentem Związku Przemysłu i Transportu, panem Jarosławem Hanákem. Będą toczyć się rozmowy między przedsiębiorcami i mam nadzieję, że będą owocne. Drugim, nie mniej ważnym celem jest potem wymiana informacji o funkcjonowaniu naszych senatów. Ujistili jsme se o tom, že Polsko i Česká republika jsou důležitými partnery, kteří jsou zároveň součástí společenství NATO i Evropské unie a že jsme povinni díky své historické paměti přinášet právě do fungování Evropské unie myšlenky a zkušenosti, které potom budou prospěšné celé Evropské unii. Rovněž tak jsem pana maršálka pozval na oficiální návštěvu Českého senátu České republiky a je na polských podnikatelích, zda také budou pana maršálka doprovázet, abychom mohli i v té hospodářské spolupráci pokračovat. Druhým takým celem je vymiana informací o funkcionování našich senátů. To upewniliśmy się nawzajem, że jesteśmy, że jest dla nas ważne nasze członkostwo w NATO, że jesteśmy członkami Unii Europejskiej i że jest ważne, żebyśmy na poziomie Unii Europejskiej ze względu na swoją pamięć historyczną, jako narodów z pamięcią historyczną, przekazywali nasze doświadczenia do działania Unii Europejskiej. Również zaprosiłem pana marszałka, żeby przyjechał z wizytą do Republiki Czeskiej, jeżeli będzie zainteresowanie również przedsiębiorców polskich, bo będzie możliwe kontynuować ich rozmowy. A na závěr jsem potom poprosil, požádal pana maršálka, aby tlumočil
polským členům Senátu i Sejmu a polské vládě poděkování za spolupráci při evakuaci Afghánistánu a obecně za spolupráci, se kterou společně pečujeme o bezpečnost České republiky a Polska. I nakoniec jeszcze poprosiłem pana marszałka, żeby przekazał również podziękowania członkom, przedstawicielom Senatu, Sejmu i rządu za bardzo dobrą współpracę podczas ewakuacji z Afganistanu i za współpracę przy zapewnianiu bezpieczeństwa w naszych krajach. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Uprzejmie proszę o zabranie głosu marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, profesora Tomasza Grodzkiego. Polskiej Republiki Tomasza Grodzkiego, aby się ujął słowa. Panie Przewodniczący, Panowie Senatorowie i Panie Ambasadorze, znamienici goście. Pane Przewodniczący, Panie Senatorzy, Panie Wielwyslancie, wszyscy goście. Wyrażam ogromną radość z tego, że pan przewodniczący Senatu Republiki Czeskiej jako jeden z pierwszych kierunków odwiedzin wybrał Senat Rzeczypospolitej Polskiej i całą naszą ojczyznę. Chciałbym wyjadrzyć swoją obrowską radość z tego, że pan przedseda zwolił jako jeden, jako cel jedna ze swoich prvních návštěv právě Senát Polské republiky a celou Polskou republiku. To dla mnie dowód kolejny na to, że Polska i Czechy podobnie postrzegają realia polityczne, gospodarcze i społeczne w Europie, w Unii Europejskiej i w tej części naszego kontynentu. To je pro mě ještě jeden důkaz toho, že Polsko a Česká republika stejně vnímají realitu, tu ekonomickou, politickou, společenskou v Evropě i na světě. A muszę dodać, že osobiste nasze kontakty i kontakty Senatu wskazują na to, że nasze poglądy w kwestiach bezpieczeństwa naszych krajów i Unii Europejskiej, w kwestiach kooperacji w Unii, w kwestiach przestrzegania wartości, które legły u podstaw tworzenia Unii Europejskiej, są identyczne. A je to také důkaz toho, že pro nás a i pro naše senáty jsou velice důležité otázky bezpečnosti, nejen naší národní bezpečnosti, ale i bezpečnosti Evropské unie, že je pro nás velice důležitá spolupráce v rámci Evropské unie a hodnoty, které byly základem Evropské unie. Cieszymy się, że jako senaty naszych krajów możemy przyczynić się do dalszego rozwoju dobrze rozwijającej się współpracy gospodarczej. Dlatego ważną częścią tej wizyty jest jej strona gospodarcza. Mamy taką obrowską radość z tego, że jako senaty możemy przyspieć k ekonomickému rozvoji, i když ten ekonomický rozvoj je velice dobrý, tak tomu dáváme také výraz v dnešní návštěvě. Pan przewodniczący Wystrzyczyl spotka się z wicepremierem Glińskim, z panem prezydentem Dudą, z panią marszałek Witek oraz z władzami rządowymi i samorządowymi województwa zachodniopomorskiego. Ale w tle cały czas, nawet teraz, jak tu jesteśmy, trwają rozmowy gospodarcze przedstawicieli biznesu Czech z przedstawicielami kół gospodarczych naszego kraju. Pan předseda Vystrčil se setká s místopředsedou vlády panem Glińskim, s prezidentem Polské republiky panem Dudou, s paní maršálek Sejmu paní Vítkovou. Setká se také se
samosprávními a vládními činiteli v západnopomořanském vojvodství, ale musíme také zdůraznit to, že stále v pozadí probíhají jednání podnikatelů z České republiky a polských podnikatelů. Jest to szczególnie ważne, ponieważ nowe wyzwania odbudowy po pandemii, zwiększania odporności na kryzysy ekonomiczne, na uderzenia kolejnych patogenów, na zagrożenia dla demokracji wymagają nowych form współpracy parlamentarnej, gospodarczej, organizacji obywatelskich i społecznych. I chcemy temu jako senaty obu naszych krajów patronować. Ale przed nami musím říci, že jsou také nové výzvy, to je rekonstrukce po pandemii, kde vidíme, že máme ohrožení nejen novými patogeny, ale také ohrožení pro demokratické mechanismy a zde si myslíme, že musíme posilovat i naši ekonomii, i ekonomickou úlohu a i úlohu společenských organizací. Kończąc, chciałem jeszcze raz podziękować panu przewodniczącemu, że przyjął moje zaproszenie do odwiedzenia Senatu i z radością chciałem potwierdzić, że jak tylko będzie to najszybciej możliwe, będzie dla mnie zaszczytem odwiedzić pana przewodniczącego Wystrzyczyła w Pradze. Závěrem bych chtěl ještě jednou poděkovat za vaši návštěvu v Senátu Polské republiky a chtěl bych také potvrdit, že jakmile to bude možné, budu chtít navštívit pana předsedu v Praze. Máme naděje, že vizita pana předsedajícího s celou delegací přinese dobré ovoce dla obou našich národů. A doufám, že návštěva pana předsedy s delegací bude velice plodná pro oba naše národy. Bardzo dziękuję panie marszałku, bardzo dziękuję panie przewodniczący, dziękuję państwu za udział w oświadczeniach prasowych i do zobaczenia. Dziękuję panie marszałku, dziękuję panie przedsedo. Pożegnamy pana przewodniczącego Wystrzyczyła, który idzie do pani marszałek. Potem z wami porozmawiam.